Felix, I have your man. He's been flown in. We're going to drop him in the airport cargo area for you. No more jobs? Is that it? Am I out? You're out. You've done good things for us. We are grateful. That's it. I've given you a lot of protection. You're here in. You're alone. Goodbye. Aha, czyli dzień w ogóle, hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w GTA 4. Chciałem sobie oczywiście grę zapisać, ale telefon, nie? Dobra, ale może sobie wezmę furę w ogóle, co? Jak mam już odebrać Romana... W ogóle deszcz pada. Dobra, nie będę brał tego, wezmę to, bo jest, wiecie, łatwiej mi będzie odjechać w tym momencie. Ja w ogóle w tym kasku. Dobra, kolego, ty wypierdalaj. I lecimy po Romana w takim razie. No moi drodzy, no gra się zaczyna, znaczy no tutaj to się zaczęło teraz robić trochę grubo. Ja mam mało życia, to mnie trochę boli. Chciałem też sobie zapisać grę, ale oczywiście gra mi nie dała w tym momencie, wiecie, niczego po misji ostatniej dla pana Graveliego. Oczywiście też standardowo przypominam wam o łapkach, komentarzach, subach i o dotacjach. Za dużo przypominania, muszę wam, nie wiem, powiedzieć, znaczy musimy to przekształcić jakoś, nie wiem. Przypominam wam o aktywnościach na moim kanale, or some shit. Dobra, czekajcie, sobie w ogóle wyłączę ten mój znacznik. To mi nie jest potrzebny w tym momencie. No skoro lecę po Romana, przeciskam się przez tłumy, kurwa, toczących się 15 na godzinę frajerów. Jezus Maria, jeszcze się oni się tu blokują sami siebie, bo kurwa, zjeżdżają z pasa na pas, jadą środkiem. O jest, o jest. Ludzie, mnie się tu śpieszy, ja Darko Brewicza przywieźli, ja chcę go zajebać. A wy mi tu takie rzeczy. Blokujecie mnie jak pojebani. W ogóle coś mi się chyba stało z kołem, nie jestem pewny. Coś dziwnie mi fura skacze. Czy to był krawężnik? Najwyżej zaraz wezmę inne auto. Dobra, temu się podziały złe rzeczy. Pewnie w tym momencie właśnie umarł. No wiecie, zajebał w ścianę. To na pewno umarł, nie? To jest logika GTA, oni umierają szybko. Znaczy cywile, nie? Cywile są mięso, oni umierają w rachciach, kurwa, nie ma gościa. Jedno walnięcie w ścianę i do widzenia. Nie wiem czemu niedawno gra mi sugerowała, żebym jechał w prawo po Romana, jak musiałem i tak wjechać na ten jebany most. Prowadziła mnie do innego mostu? O! Jezu, ten to się w ogóle pojechał w ogóle w barierkę, kurwa, może też kogoś porywał. Zmieniają te pasy w ostatniej chwili, ja tego w ogóle nie czaję. A kurwełe, jak pada, to tu się robi tak ślisko. Wiecie, zmieniłbym auto na inne, ale nie wiem, czy jeszcze kogoś nie będę zabierał ze sobą, także no na razie mam takie czteroosobowe, także chyba to powinno mi dać, za dużo mówię, także chyba. Znaczy no taki, wiecie, respons w razie jakbym potrzebował auta, wiecie, na więcej osób, nie? To jest najdziwniejsze, chyba w żadnym GTA, chyba żadne GTA nie uznaje takich samochodów czterodrzwiowych jako pięcioosobowe. Ale mogę się mylić, piątce może być inaczej już. Bo do czwórki włącznie, no to wiecie, no samochody mieściły cztery osoby, to razem z kierowcą, nie? Pomimo, że większość aut jest pięcioosobowych. Jest Roman. Roman, co ty robisz? Nie ten samochód. They are bringing him to the cargo bay at Francis International. I do not want to be late after I've waited so long. Udaj się na spotkanie. No spoko.
Oj, mam nadzieję, że to nie będzie jedna z tych bardziej skomplikowanych i długich misji. Naprawdę, chciałbym mieć, teraz będzie 6 misji ogólnie, chyba jakoś tak w miarę połączonych pod rząd. Ja nie wiem, czy ja będę miał czas w ogóle się leczyć w jakikolwiek sposób. I lost myself that day too. Everything that was good and innocent in me died along with them. If I could live those hours again, I think I would have preferred to be buried in the pit along with everyone else. This is all that is left of me. What am I good at, Roman? What is my trade? I deal in death. Because that is all that is open to me. I will tell you what you are good at, Nico. You are a good cousin and a good friend. You still have integrity. No matter what you say, there is humanity in you. You still have the power to be good. It's important that you believe that. Maybe I will start to believe it when Darko is there. That might give me some perspective. This killing must stop sometime, Nico. Once this is done, then you must begin to forgive. Think about your future instead of the horrible things that have happened to you. To us, to all of us, in the past. After this is done, then we can talk about forgiveness and redemption. Now is not the time for such conversation. Wiecie, nie będę miał czas. Nie wiem, czy będę miał czas na leczenie się w ogóle, bo wiem, że to jest tak bardziej. Te 6 ostatnich misji to chyba nie jeździmy do znaczników, tylko właśnie one są tak mniej więcej w ciągu wykonywane. Jest to jakoś tam na telefon, bla 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 i w ogóle. No kurwe, no taki korek mi tu zrobiliście, ludzie, weźcie w ogóle, dajcie przejechać, tam w ogóle koleś już coś się sadzi. God donut, no, przejść, przejechać się nie da. Pościaśniali się jeszcze pod koniec, kurwa, no bardziej się nie dało, naprawdę, nie ustawili się w ogóle mądrze. Mam tam wjechać w ogóle, god donut. Z tego wszystkiego ominąłem wjazd. O, nawet zezwalają mi wjechać tak po prostu. To mi się podoba. This is it. This is where it all ends. Jep, rakietnica i po gościu. You remember me? Puste me, ne poznajem te. I don't know you. Yes, you do. I'm the one who survived. Nico, hello. Reci mi zašto. Zašto? Zato što smo bili prijatelji. Svi smo odrasli za jedno. Mitar, Dragan. Goran, Mio, mogo da nastavim, sviju, a? We were friends, but I had never friends. Friends that Goran and his guys killed. My fucking neighbors. Because of what? Because of shit. Lies, fucking lies. So that makes it okay to stab your friends in the back? When everything you believe is shown to be shit, you make strange choices. Fuck like you! Strange choices? How much? A thousand. You kill my friends for $1,000. How much do you charge to kill someone? You ruined me, you fuck! I needed the money. I had problems. You're a fucking junkie! Kill me then! You fucking hypocrite. Trust me. You'll be doing me a favor! Ah! Nico, come on. Let's go. Yeah. Suffer. He knows what he did. He doesn't look like he enjoys life too much. Come on. Co go zajebać?
Na razie nie mogę jeszcze nic zrobić. Okej. Dobra, to dość brutalnie. Tak. Someone execution. Shit! That was for everyone. That was for me. Okay, Nico, it's over. It's all over. Jak nie uspokaja. To koniec, Nico. Will you take me over to Bruce's house? Okej, wracamy do Bruce'ego, co? Dobra, co tu się dalej będzie w tej grze działo? No to ciągiem raczej chyba będzie wszystko leciało teraz, bo... I'm turning this shit off. I can't take listening to those annoying ads and DJs right now. There you go. Got your revenge. How does it feel? I don't know how it feels. I'm trying to take it all in. This is the moment you've been waiting for. For so long, Nico. What do you mean you don't know how you feel? I mean I don't know. I feel empty, okay? I feel empty. That's something, at least. No, Roman. It's nothing. The emptiness is what I was trying to get rid of by finding Darko. I've been empty ever since that day. I thought that revenge, killing Darko, might fill me up a bit, might give me some substance. And it hasn't? No, it hasn't. That make you happy? Of course it doesn't make me happy, but maybe this is good for you. Maybe now that you know that revenge is not what you are after, you can look for fulfillment in other places, healthy ones. Maybe. Maybe. I don't know. No i patrzcie, o tym mówiłem. Oni tak kurwa się, wiecie, potrafią po prostu zajebać na takim czymś. Ale będą stali tacy, wiecie, wciśnięci w siebie i nawet, kurwa, szparki nie zostawiam, żeby ktoś inny mógł przejechać, kurwa, bo wie jak przejechać. Jezus Maria. Ej, ale to było dość brutalne. Ciekawi mnie tylko, co by było, gdybym wziął inną broń. Czy z innej broni bym do niego napierdalał, czy dalej tym pistoletem? Cię ta gra zasugerowała pistolet i w sumie co nieco słyszałem właśnie o tym, znaczy no tam o tej scenie, wiecie, zabicia go. Tylko ciekawe mnie, co by było, gdybym wziął inną broń. Czy zmieniłoby mi się na pistolet w cutscence, czy po prostu bym napieprzał z innej broni? To jest ciekawe. Ach, zapomniałem, że do Bruce'ego się tak trochę pokrętnie jeździ. Hello, Brucey, 100 lat, żeśmy się nie widzieli. Co się będzie działo w ogóle w tym momencie? Myślałem, że to będzie jakieś, wiecie, więcej strzelania tego, że on przyjechał do miasta, że go tak, wiecie, dopadamy, a oni nam go przywieźli, kurwa, cwaniaczki. No. A dość miło w sumie, na tyle, co ja dla nich zrobiłem, oni zrobili coś dla mnie w końcu, nie? Może gdzie ta chata Bruce'ego? Tutaj. Here we are. Do you want to come in and hang with Brucey? No. I need to be alone. Thank you for being with me, cousin. Do not mention it. Call me, Nico. The wedding is soon. Właśnie, to teraz chyba coś czuję, że będziemy mieli zaproszenie na wesele. Czyli dalej chyba nie zdążę sobie, wiecie, zapisać gry w żaden sposób, ale... No w sumie, o, właśnie jest łączenie. Bernie? Florian, I thought you should know. Darko is dead. He's finally paid for his crimes. That's good to know, Nix. You should let go of it now. You have a new life in America. Forget the past. Sometimes I think my past is all I got. So long. You look after yourself. Okej. Dobra, no to poinformowaliśmy kolegę, że Darko nie żyje. Taka jakaś ciężarówka z hajsem w ogóle. Jadę chociaż, kurwa, sobie hot doga zakupię, bo mniej więcej chyba kojarzę, gdzie są. Wiecie, no nie lubię mieć cienko z życiem, no co ja poradzę, no.
to jest pielestrojka chyba. Gdzieś tu miałem safe house'a kiedyś. Gdzieś niedaleko jakoś coś tak jest. Czekajcie, muszę zerknąć na mapę. Będę mniej więcej chyba kojarzył. Może i nie. Nie, spróbuję gdzieś tu sobie podjechać. Gdzieś tu były budki z hotdogami. Na tych ulicach na pewno są, wiem o tym. A teraz wiecie, nie, najgorsze jest to, że nie pozostaje mi nic innego, jak czekać na jakieś dalsze wydarzenia w grze samej, nie? Bo... nie mam żadnych znaczników. Roman mówi, że niedługo ślub. No mógłbym też jechać sobie zapisać grę się zdrzemnąć, może postęp w czasie coś się zmieni. Dobra, tutaj jest radiowóz. Od radiowozu niedaleko była moja stara chata. A koło mojej starej chaty był koleś z hotdogami. Z to co pamiętam jakoś tak najbardziej. Właśnie jest ziomek z hotdogiem. Niestety chaty tu już nie mam, także nie zrobię sobie quick save'a, tak wiecie. Pegorino? Alright, Mr. Pegorino. I'll see you there. No kurwa, zjeść mi nie dał. Dobra, mamy znacznik. Nie zrobiłem wszystkich misji dla Pegorino? Wait a second. Wait a second, mi się wydawało, że... statystyki, ukończona misja Romana, 80, no tak, bo jeszcze ślub będzie. Misję Jimmy'ego, 100%. To jest coś, co gra nie zalicza do jego misji, tak jakby? Czy mi się wydaje? Nie jestem pewien. Dobra, wstawię sobie znacznik, bo w sumie do końca nie wiem, jak jechać. Będę sobie chyba w miarę przejeżdżał obok... sklepu z bronią. Także fajnie, sobie wiecie, dokupię jeszcze trochę, ten kawałek brakujący mi kamizeli. Dokupię sobie amunicję standardowo, nie? Także wiecie, no jednak się okazało, że ktoś do mnie dzwoni, ale no to naprawdę, to już jest, wiecie, to jest trochę chujowe, bo trzeba czekać, aż ktoś się odezwie, nie? Nie mamy tej swobody, że o, mamy trzech do wyboru, bla bla bla, no taki... ten, myślałem też, że mnie będzie gra wrzucała w taki, wiecie, trzy po kolei misje, tak jakby z jednego aktu kończącego i trzy po kolei drugie, w takim jednym ciągłym ciągu zdarzeń, ale niestety no nie jest tak, jak mi się wydawało, że będzie. Trochę szkoda, ale w sumie dobra, no. Tak sobie twórcy wymyślili, niechaj tak mają. Na szczęście nie muszę się tam jakoś turbo śpieszyć, wiecie, no z jednej strony to dobrze, bo mogę sobie co nieco pouzupełniać. Właśnie, wiecie. Ammunition. Do snajperki sporo strzelałem teraz. Też zużyłem parę granatów. Granaty są jebane drogie. Z tego się wystrzelałem chyba całkiem. Widzicie, muszę znowu kupić tak jakby broń, nie? To jest chujowe, bo kupuję to po raz któryś. I po prostu... po raz któryś to kupuję, nie? To jest tak wiecie, no to tak jakbym skończyła mi się amunicja pistoletu, wyrzucam go, bo po co mi on, nie? Po co mi ten pistolet, a później kurwa, poszalałbym, muszę kupić nowy pistolet, a tamten wyrzuciłem, o ja głupi. Także wiecie, trzeba się pilnować i dobrze, jak jeden pocisk w rakietnicy zostaje, bo wydajecie na darmo 15 tysięcy dolarów, nie? W sumie to 10 tysięcy, no bo 5 tysięcy kosztuje pocisk. Ale kurwa, no takie trochę marnotrawstwo po mojemu. Nie powinno tak być. No jak się kończy, no trudno, no nie ma amunicji, ale broń zostaje sama w sobie. Nie wiem, co miał taki zabieg w ogóle tutaj oznaczać. W ogóle nie wiem, czy jest jakaś inna rakietnica niż ta, co
mam. Fura mi się trochę psuje, także gorzej. Ale pewnie u pana Pegolina jakaś będzie stała podstawiona, także luzik. Nawet nie muszę jakoś zapierdalać tych samochodów. Ja się w ogóle nie muszę starać w tej grze, aby tylko trafiać i nie zginąć. No i od czasu do czasu, wiecie, zadbać o to, żeby moje ziomki nie umarli i tyle. Nic więcej nie muszę praktycznie robić. Nie wiem, czy mam radio włączone, czy wyłączone. Nie, właśnie to nie będzie klejmów przynajmniej, to mi się podoba. Dobra, panie Pegorino, co pan masz dla mnie w ogóle? Bo ja nie wiem, o co chodzi w tym momencie. Dlaczego on do mnie dzwoni? Czy ja mam takie, wiecie, misje, że które sobie mogłem wybierać, mam ukończone, a takie, co już nie mogę sobie wybierać, nie są. Po prostu są, bo są. Nie wiem, jak to do końca działa. Znowu tym zjebanym tunelem muszę jechać. Naprawdę jakoś nie lubię tego tunelu, bo w nim jest ciasno się przemieszczać. Zobaczcie, nagle wam się pojawia tyle samochodów. Trzeba to wszystko jakoś ominąć. One nagle się zatrzymują, nie? Stoją w miejscu, nie jadą. No jakbym miał czekać, aż to wszystko przejedzie, to panie, 4,5 godziny pewnie. No jasno, taki realizm przygotowany to ja nie jestem, niestety. W sensie, zostawiają w miarę tyle miejsca po bokach, że ja się zmieszczę, nie? Dobra, tam nie chciałem koło tej ściany jechać, no bo... mógłbym się zblokować, tak znienacka. A tego byśmy nie chcieli, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, dobra. Co ten kurwa Jimmy? Dlaczego Jimmy? Dlaczego Pegorino? Kurwa... Ze wszystkich postaci w tej grze, jego chyba najmniej polubiłem. Był taki, wiecie, kurwa... Stary, kurwa, oberwanie cwaniak. Ten kurwa Gravelli też... No przecież Gravelli też pewnie umarł na tym, kurwa, swoim łóżku. I tak już ledwo dychał, dla mu tylko jakieś, kurwa, wiecie, takie... ostatniożyciowe te... ostatniożyciowe zachcianki spełniałem. Dobra, tutaj ten chyba chciałby wjechać do Paint Spraya, ale nie chciał, nie wiem, ja sobie odnowię furę, bo jest trochę chujowa już. Przemaluję ją sobie, te się biją we dwóch, nie wiem, o co chodzi. O, na koszt firmy? O, a to ciekawostka. No dobra, no, na koszt firmy to spoko, mi się podoba. Gro, możesz mi robić takie surprise'y częściej, mógłbym nie płacić za amunicję, to by było piękne. Chociaż to wiecie, no to wtedy po co pieniądze w tej grze, nie? Jak tu się głównie kupuje amunicję i w pizdu i broń i amunicja. Oczywiście, drewnianego słupa już nie opierdolę, nie? Aha, on jest tutaj. Czy to jest ten sam klub, kurwa? Ciągle ten sam klub. Muszę dość tego klubu. Dobra, broń mam schowaną. Vodka on the rocks. Nico, good to see you. And you? How are you? Fucking terrible. We got legal problems, all kinds of crap. You know how things have gone. I've heard some things. You get close to your dream, then something holds you back. No. Well, commission or no commission, I ain't gonna starve. People don't want me around, they don't have to have me. I know how to earn. I need a favor. Here we go. Fuck you. I looked out for you. And I'll pay good. Real good. But I need you to do something. I need you to collect that H. I got some Russians who have a buyer. Russians? Yeah. Dmitry Raskolov. Mo, we got history. I know. But this is real. I need you. Real? What the fuck is real? Real because it's you? Real because it's my last chance! Then good luck. No, I need you to get that H. I need the money. I looked out for you, you know, people wanted to whack you, I said no. Now I need you.
and I'll pay a lot of money. Listen, Mr. Pecorino, I already told you, I got no, history. No, you listen, you dumb immigrant fuck. I ain't asking you, I'm telling you, do this. Get over your principles. These guys don't hold grudges. Do it or you and me are gonna have a problem. Look, Phil will look after you. You won't even have to deal with the fucking Russians. He's waiting for you down in Tudor. Liberty City. All right. I knew I could count on you. Enjoying the music. Hey, how about that drink? Wiecie co, moi drodzy? Nie wiem, co się teraz stanie, a chciałbym teraz tak... aha, dobra, jest łączenie z Romanem. Roman, I have a problem. You've got a problem, Nico. I'm about to get married. I'm about to commit to one woman for the rest of my life. This is serious, Roman. I have been asked to work for Dmitry Reskolov again. There could be a lot of money in it. I heard you two had resolved your differences. He's on some boat in East Hook, right? What, you knew about this? He's on a boat in East Hook? Yeah, I heard you had forgiven him and were working together. You're doing this deal, right? Now that I know where Dmitry is, I might just go there and take him out instead. Have you forgotten that he burned down your apartment and business? That he arranged your kidnapping? Now I have a better apartment, and I'll have an even better one if you work with him again! Promise me you won't do anything hasty, cousin. I have to think about it. Speak to you later. Właśnie, bo ja źle trochę obczaję mu poradnik. To nie jest 6 misji, to są 3 misje, tylko że... jest opcja zemsty i jest opcja transakcji. Hey, Kate. I have a decision to make. And I don't know who to talk to about it. What's your choice, Nico? There is a man who betrayed me in the past. I am being asked to work with him. It could be very profitable, but it would mean going back on an oath I swore to myself. You shouldn't work with him, Nico. You don't need money. What is it going to change about your life? I don't know. It'll make things easier, for me and for Roman. I'm not going to respect you if you compromise what you believe in for money, Nico. Goodbye. Podejmij decyzję, nie? No zdecydowanie ja bym stawiał na zemstę, tylko że zakończymy sobie w tym momencie odcinek. Także dzięki wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, bajos!